HomeKit. Co to, po co to i z czym to się je? Jeżeli nie wiecie, czym jest HomeKit, no to ten film Wam o tym wszystko opowie. A jeżeli wiecie, czym jest HomeKit, to i tak go obejrzyjcie, może czegoś nowego się dowiecie. Zapraszam. HomeKit. Część z Was pewnie słyszała już to sformułowanie, bo widziała je gdzieś na stronach Apple. Więc zacznijmy od tego, czym to w ogóle jest. Tak naprawdę, jeżeli jakieś urządzenia, smart home, chcą się podpiąć do ekosystemu Apple, muszą przejść certyfikację HomeKit. Czyli wtedy wiemy, że tak naprawdę komunikacja z nimi jest bezpieczna. Bo jedną z rzeczy, na których Apple naprawdę zależy, jest bezpieczeństwo. Więc wszystkie te urządzenia, które mają znaczek domku i podpis Apple HomeKit i mogą się znaleźć w aplikacji Dom od Apple, no to wiemy, że te urządzenia w dużej mierze są bezpieczne do podłączenia. Ale po kolei. Więc kiedyś HomeKit był hardware'owy, czyli tak naprawdę to były chipy, które trzeba było mieć w urządzeniach, przez co był bardzo drogi. Te urządzenia same w sobie były drogie i było ich niewiele. Więc z całego ekosystemu smart home naprawdę garstka rzeczy mogła się pojawić w aplikacji Dom. Z czasem Apple poszło w stronę software'ową, czyli tak naprawdę w kwestii oprogramowania. No i o wiele prościej jest dostać, o wiele taniej jest dostać certyfikację Apple, mimo wszystko utrzymując dalej te elementy bezpieczeństwa. Urządzenia związane z HomeKit tak naprawdę są wśród bardzo wielu producentów. Xiaomi, Netatmo, Fibaro, wielu producentów smart home dla części swoich produktów certyfikuje się właśnie w HomeKicie. Mówię dla części, bo to jest per produkt, czyli część pewnie producentów ma wszystkie urządzenia zgodne z HomeKitem, ale w większości raczej wygląda to w ten sposób, że są one, to są te wybrane, najbardziej popularne urządzenia, albo wobec których producent posiada największe oczekiwania, które otrzymują certyfikację HomeKit, mogą się pojawić w aplikacji Dom. To teraz przejdźmy do samej aplikacji Dom. Aplikacja Dom działa tak naprawdę na urządzeniach z iOS-em powyżej 10, na iPadach, na iPhone'ach. Tutaj widzicie wygląd iPadowy, dlatego że tak naprawdę więcej możemy na nim zobaczyć i ta aplikacja już posiada trochę tych urządzeń. W tle jest akurat zdjęcie, które ja sobie wgrałem, ale przejdźmy sobie trochę po kolei tą aplikację, żeby zobaczyć, co możemy do niej dodać. Więc tak, po pierwsze, warto jest mieć aplikację podzieloną na pokoje. Więc jak sobie pojedziemy w ustawienie pokoi, to dodanie sobie tych wszystkich pokoi, które posiadamy w domu. Salonu, sypialni, łazienki. To nadajemy je przez dodaj pokój i tak naprawdę możemy sobie nazwać ten pokój i dodać mu jakieś tło. Albo wybrać jedno z istniejących, albo wybrać zdjęcie, które będzie go pokazywać. Po co dodajemy pokoje? Po to, żeby potem łatwiej zarządzać naszymi urządzeniami. Bo na tym pierwszym widoku, który widzicie, to są ulubione akcesoria, czyli te, do których najczęściej sięgamy. Ale to wcale nie oznacza, że to są wszystkie nasze urządzenia. Wszystkie nasze urządzenia pokazują się właśnie per pokoje. Więc przejeżdżając sobie pomiędzy pokojami, wtedy widzimy wszystko to, co się w nim znajduje. Po tak naprawdę podzieleniu domu na pokoje możemy zacząć dodawać nasze urządzenia. Tak naprawdę to nie jest tak, że musimy mieć pokoje, żeby dodawać urządzenia. Możemy to zrobić odwrotnie. Ja raczej rekomenduję, żeby sobie tak naprawdę w pierwszej kolejności dodać dom. Więc ważne rzeczy odnoszące się do dodawania urządzeń. Tak? Czyli dodajemy sobie tak zwane akcesoria. I w tym momencie to, co się włączyło, to się włączył aparat w tablecie. Czyli mamy użyj kodu konfiguracji HomeKit. Każde urządzenie zgodne z HomeKitem ma taką naklejeczkę, którą jak sobie zeskanujemy, no to mamy dodawanie tego urządzenia w HomeKicie. To, jak je dodać krok po kroku, no to pokażę za chwilę. Po dodaniu takiego urządzenia ono się wyświetli w naszych właśnie ulubionych i w danych pokojach. Ważny element odnoszący się do urządzeń. Część urządzeń to są po prostu urządzenia wprost, które posiadają wsparcie dla HomeKita, a część to są tak zwane huby. Huby, jeśli wejdziemy w mój dom, ustawienia domu i przejdziemy sobie do centra i mostki, to w tym momencie widzimy mostki, huby urządzeń. Tak naprawdę to działa w ten sposób, że
Mostek jest certyfikowany w Apple HomeKit i wszystkie urządzenia, które się do niego podłączają, dzięki temu również tym działają. Najczęściej tym, co jest jakim protokołem komunikacji, jest albo Z-Wave, albo Zigbee. No i dzięki temu, że mamy jakiś na przykład Mi Hub z Xiaomi, to mamy aż 8 akcesoriów, które są dzięki niemu widoczne w naszym domu. Więc warto o tym pamiętać. Często jest tak, że samo kupno urządzenia, na przykład czujnika, nie da Wam informacji w HomeKicie. Musicie mieć do niego właśnie mostek, dzięki któremu się będą komunikować. Przejdźmy teraz do scen oraz automatyzacji. Zacznijmy od automatyzacji. Czym są automatyzacje? W skrócie można to powiedzieć, że to są trochę warunki jeśli to, to tamto. Czyli jeżeli coś wywoła jakąś akcję, to nasze urządzenie zareaguje. Więc jak sobie dodamy plus w prawym górnym rogu, to już widzicie nowe automatyzacje, które z definicji pokazuje nasz HomeKit. Mamy powrót kogoś do domu, wyjście kogoś z domu, określona pora dnia, dany akcesorium jest sterowany albo czujnik coś wykrył, czyli 5 opcji. Przejdźmy sobie na przykład w określoną porę dnia. Czyli jeżeli jest zachód słońca i chcemy tylko wyłącznie weekend, czyli sobota, niedziela, bez różnicy jakie osoby, to włączamy na przykład w garderobie roletę wewnętrzną, dalej na zamknij. Czyli ta automatyzacja w tym momencie zadziała w ten sposób, że gdy będzie zachód słońca w weekend, to nasza roleta wewnętrzna w garderobie zjedzie na dół. O tyle fajne jest to w Apple, że nie musimy pamiętać o tym, żeby na przykład dostosowywać na konkretną godzinę typu 19.30, 19.45. On wie, kiedy jest zmierzch i będzie to sam dostosowywał. Takich automatyzacji możemy sobie zrobić bardzo wiele. Dzięki temu nie musimy sterować ręcznie albo głosowo urządzeniami, bo prawdziwy smart home jest taki, który trochę przewiduje albo reaguje na czynności, a nie które my musimy cały czas sterować. Posiadając różne automatyzacje, możemy przejść do scen. 4 podstawowe sceny, które mamy. Możemy ich stworzyć więcej oczywiście. To jest dzień dobry, dobranoc, powrót z domu i wyjście z domu. Czym jest scena? Scena to jest tak naprawdę grupa automatyzacji. Czyli jeżeli powiemy sobie dobranoc, czy klikniemy sobie dobranoc, to w tym momencie dzieje się kilka akcji. Tutaj za mną w tym momencie się zaczęły zjeżdżać rolety, włączył się alarm, wyłączyła się część świateł. Ja wyłączyłem w tym momencie tą scenę. Jak włączę sobie dzień dobry, to alarm się rozłączył. Rolety jadą w górę. Część na przykład smart gniazdek się włączyła. Więc tutaj warto jest najpierw zbudować sobie fajne automatyzacje, później właśnie te sceny i bawić się tymi urządzeniami, dzięki czemu będziecie w stanie więcej osiągnąć. Mamy też powrót do domu, wyjście z domu, czyli sceny związane z samą lokalizacją. Więc tutaj mamy już podstawowe rzeczy w domie, ale HomeKit to jest znacznie więcej. HomeKit to również integracja z Siri. Siri to asystent głosowy Apple, która jest w stanie sterować urządzeniami, które są do niego podłączone. Na ten moment Siri nie mówi w języku polskim, więc musimy się posługiwać na przykład językiem angielskim. Mam nadzieję, że kiedyś, gdy będziecie oglądać ten film, to będzie to już przeszłość, no ale na moment jego kręcenia musimy wykorzystywać wyłącznie język angielski. Dzięki temu, że Siri ma tą integrację z HomeKitem, jesteśmy w stanie sterować, tak jak mówiłem, urządzeniami głosowo. Więc sprawdźmy w tym momencie, jak to działa. Spróbujmy włączyć i wyłączyć światło w łazience. Hey Siri, turn on the lights in the bathroom. Okay. Siri w tym momencie włączyła wszystkie światła w łazience. Spróbujmy je zatem wyłączyć. Hey Siri, turn off the lights in the bathroom. Hey Siri, turn off the lights in the bathroom. Done. Ok, no i wyłączyła. Jaki jest minus działania z Siri? Wszystko musi być w języku angielskim. Nazwy urządzeń oraz nazwy pokoi. Jeżeli będą w języku polskim, czasami załapie, czasami nie. Z mojej perspektywy rodzi to wiele frustracji, więc o wiele prościej jest, kiedy jest to w języku angielskim i myślę, że znacznie ta funkcja zyska na popularności, kiedy w końcu Siri przemówi do nas naszym własnym językiem. Tak jak Wam wspominałem na początku, HomeKit musi być certyfikowany, więc producenci nie robią go dla wszystkich swoich urządzeń, tylko dla części.
ale my chcemy mieć wszystkie nasze urządzenia ze smart home, a nie na przykład 40%. Po to powstał na przykład Homebridge. Homebridge jest to sztuczna bramka. Tak naprawdę jest to oprogramowanie, które sobie instalujemy na serwerze, na Raspberry Pi albo na czymkolwiek innym, które udaje bramkę, do której różne osoby ze świata w formie open source, czyli nieodpłatnie, tworzą pluginy. Dzięki temu możemy dodawać kolejne urządzenie. Możemy dodawać nawilżacz, który jest niewspierany, albo lampę, albo telewizor. Tak naprawdę Homebridge ma znacznie więcej urządzeń niż sam HomeKit. Musicie jednak brać pod uwagę, że to jest często coś, co ludzie robią hobbystycznie, weekendowo. Czyli po pierwsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie ma poziomu bezpieczeństwa HomeKitu. Więc o tym trzeba pamiętać, że to jest w różny sposób implementowane. A część osób mówi, że to jest jak zakładanie kołpaków do Maserati. No i trochę tak jest. To trzeba o tym pamiętać. Druga rzecz to jest taka, że często ludzie zapominają o tym. Albo już na przykład sami zmieniają nawilżacz i już nie chcą go wspierać. Czyli w pewnym momencie ta integracja przestanie Wam działać z jakąś wersją kolejną Homebridge'u. Ale mimo wszystko, jeżeli chcecie mieć więcej tych urządzeń w HomeKit, no to warto właśnie spojrzeć na Homebridge'a albo na przykład bardziej komercyjną jego wersję, czyli Hopsa. Mówiąc o HomeKit, warto również wspomnieć o HomeKit Secure Video, czyli usłudze Apple, dzięki której po wykupieniu minimum 200 giga w iCloudzie możemy to, co nagrywa nasza kamera, przekazywać do chmury Apple. Dzięki temu wszystko to przez okres 7 dni nam nie zginie, a także mamy kilka dodatkowych opcji, jak wykrywanie zwierząt, wykrywanie ruchu, wykrywanie ludzi od iOS-a 14. Ale wszystko to opowiedziałem w recenzji NetAtmo Welcome, do której Was serdecznie zapraszam. Posiadając HomeKit, warto jest również posiadać Apple Watch, gdyż on również jest zintegrowany z HomeKitem. Oczywiście nie jest tak, że mamy tutaj cały dashboard, bo on nie ma aż tak dużego wyświetlacza, ale po pierwsze, wszystkie powiadomienia, które pojawiają się na naszym telefonie, pojawiają się również na Apple Watchu, dzięki czemu na przykład gdy nasz dom się uzbroi, kiedy zostanie otwarte jakieś okno i wykryje to kontaktron, no to dostajemy odpowiednie powiadomienie na Apple Watchu, co jest trochę szybsze niż wyciąganie telefonu. Poza tym sam Watch ma aplikację Home, dzięki czemu możemy wyzwalać na przykład sceny albo sterować naszymi urządzeniami. W tym momencie ja sobie na przykład włączę scenę wyjście z domu z poziomu zegarka. Dzięki temu mamy wiele różnych medium do sterowania naszym domem. Może być to zegarek, może być to nasz głos, może być telefon, może być iPad. Wszystko to dzięki temu, że to jest Apple, jeden ekosystem, idealnie ze sobą współgra i pozwala nam na sterowanie naszym domem w taki sposób, jaki nam się zamarzy. Podsumujmy zatem HomeKit. Wszystko to, co Wam dzisiaj powiedziałem, to tak naprawdę początek. Starałem się dotknąć różne elementy HomeKit, żeby pokazać Wam, jak wiele on jest w stanie zrobić. Ale jak się będziemy w niego zagłębiać, automatyzację, sceny, jak dotkniemy skrótów Siri, o których Wam kiedyś opowiem, no to jest naprawdę gigantyczna platforma. A że jest to Apple, to mamy też pewność, że to jest bezpieczne oraz intuicyjne. Bo powiem szczerze, że dla mnie naprawdę HomeKit jest prosty w użytku. A to, że działa na wszystkich tych urządzeniach, to jest kolejna zaleta. Więc jeżeli posiadacie urządzenia iOS, bo tak naprawdę o tym też trzeba wspomnieć może na koniec filmu, że na Androidzie HomeKita nie uruchomicie, musicie mieć urządzenia Apple, no to naprawdę warto jest budować swój dom na tym systemie. To oczywiście też jest zaleta tego, że macie wtedy urządzenia wielu różnych producentów. To, czy będziecie używać Homebridge'a, czy nie, no to już zależy od Was. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że wiecie już coś więcej o HomeKicie, a jeżeli już i tak wiedzieliście o HomeKicie, to może coś tam znaleźliście, co sprawi, że zaraz pobiegniecie do swojego iPada czy iPhone'a i zaczniecie coś tam klikać i wychwytywać. Podzielcie się w komentarzach, jeżeli coś ciekawego znajdziecie, a my będziemy Wam pokazywać więcej filmów, w którym będziemy przybliżać różne elementy smart home, również jego podstawy. Ja życzę Wam miłego dnia, wieczora bądź momentu, w którym oglądacie ten film i do zobaczenia następnym razem.